rozeznanie, ocenia sytuację. Kierowcy, operatorzy, prowadząc pojazdy, przywilejowane, zobligowani są do jazdy na sygnałach dźwiękowych o zmiennej modulacji oraz błyskowych światłach o zabarwieniu niebieskim. Następuje teraz podział zadań. Dobór odpowiedniego sprzętu. Załączenie autopompy i podanie jednego prądu piany ciężkiej na źródło pożaru. Z tej strony będziemy podawać, tak? Kierowca obsługujący autopompę podaje specjalny roztwór do wytworzenia piany. Ratownik na potrzeby festynu nie będzie od razu gasił tego pożaru. Podamy pianę, brak piany wokół, tak? Wytwarzamy teraz powierzchnię piany i zabezpieczamy. Przez strażaka piana ciężka towarzyszyła nam pożar. Ratownicy przygotowują specjalny przyzwyczajny sprzęt hydrauliczny, ale piana ma bardzo wysoką wydajność oraz siłę i będą uwalniać zatroszczoną osobę z pojazdu, wycinając przednie drzwi prawo. Kolejne jest zabezpieczone miejsce akcji, aby osoby po stronie nie przeszkadzały i nie wchodziły w kontakt z ratownikami. Wozy bojowe cały czas są w pełnej gotowości. Ratownicy używają nożyc hydraulicznych oraz rozpieracza ramieniowego. Dysponujemy kilkoma rodzajami sprzętu hydraulicznego. Od kilku lat pojawiły się nowoczesne sprzęty o napędzie już elektrycznym, czyli jak widzimy ratownika ubranego w ciemny strój. To nie jest połączony żadnym przewodnikiem, to jest urządzenie, które zawiera w sobie pompę oraz olej hydrauliczny, którym napędzane jest to urządzenie. Teraz ratownicy przystępują do uwalniania poszkodowanego za pomocą rozpieracza ramieniowego. Wyrywane właśnie zostały przednie drzwi prawe. Cały czas podczas działań przy poszkodowanej osobie znajduje się kolejny ratownik, który cały czas poszkodowaną osobę nam zabezpiecza, osłania oraz udziela wsparcia psychicznego. Dowódca akcji ocenia, że prześwit jest zbyt mały i będzie utrudnione wydobycie poszkodowanego, więc podejmuje decyzję o usunięciu elementu tylnych fragmentów pojazdu. Równolegle odbywa się odłączenie napięcia w pojeździe. Wcześniej ratownicy dokonali stabilizacji pojazdu za pomocą podłożonych klinów. Kolejni ratownicy wykonają osłony ekranowania poszkodowanej osoby, aby ostre elementy nie uszkodziły pośrednio naszego człowieka uwięzionego w pojeździe. Napięcie w pojeździe musi zostać odłączone, ponieważ w trakcie działań, gdy dojdzie do małej iskry, może powtórnie nam pojazd się zapalić. Na kierownicę założone zostały specjalne osłony kurtyn powietrznych i poduszek powietrznych. Pole sprzętowe zostało zlokalizowane za wrakiem. Tam znajdują się nasze narzędzia. A pole zużytego sprzętu ciętego, jak widzicie, jest w odległości około 4 metrów od miejsca prowadzonych działań. I tam wszystkie elementy, które są już nam niepotrzebne podczas działań, zostaną odłożone. Asekuracja kolegów ratowników jest konieczna, ponieważ pragnę zauważyć, że urządzenia te są bardzo ciężkie.
Każde urządzenie waży od 15 nawet do 20 kg i zwyczajnie praca długotrwała takim urządzeniem wymęczy ratownika, dlatego kolejno następują zmiany w zastępach. Podczas naszych działań często też zbiera się wiele osób, tak jak wy jesteście dzisiaj publicznością i jest pokaz dla was organizowany. Tak w naturalnym środowisku, jeżeli wydarzy się tragedia, mamy osoby poszkodowane. Często jest to osoba bardzo zdenerwowana, płacząca, krzycząca, z ranami ciętymi. I sposób prowadzenia akcji jest taki, aby zapewnić tej osobie jak najlepszy komfort zdrowotny, a także psychiczny. Dlatego my też zwracamy się z apelem i z prośbą. Jeżeli jesteście świadkami tego zdarzenia, powiadomcie służby, ale nie nagrywajmy tego. Nie nagrywajmy czyjejś tragedii, nie emitujmy tego w internetu. Oglądalność możemy zyskać w inny sposób, a nie ukazując czyjąś tragedię. Dlatego my też ekranujemy, jak tylko możemy, za pomocą kocy, a także za pomocą specjalnego ekranu, którego dzisiaj tutaj nie użyliśmy, bo byśmy zasłonili państwu cały pokaz. W warunkach naturalnych, rzecz jasna, odbywa się to troszkę szybciej. My chcemy uniknąć tego, więc wykonują to strażacy naprawdę na spokojnie, powoli, aby ten pokaz trwał jeszcze troszkę, kilka minut dłużej. W przypadku działań mnogich, gdzie występuje większa liczba pojazdów i poszkodowanych, dysponowane są dodatkowe siły i środki w postaci dodatkowych zastępów, na przykład Ochotniczej Straży Pożarnych z terenu gminy Grudziądz, albo na przykład jak w tym przypadku ściśle współpracującej z nami zastępem Ochotniczej Straży Pożarnej powstałej przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Wszyscy strażacy pracują w specjalnym ubraniu. To jest ubranie specjalne, chroniące strażaka od ostrych narzędzi przed promieniowaniem cieplnym. Hełmy strażackie wyposażone są w specjalne przysłony, przyłbice, ochrony karku, a także ochrony oczu. Ratownicy wykonujący czynności ratownicze pracują w rękawicach, w założonych hełmach. Jest to pewne stopniu utrudnienie podczas pracy przy działaniach latem, gdy temperatura często przekracza 25 stopni, a dlatego pracujemy w tak dużej liczbie, w tak dużej sile, aby ci ratownicy systematycznie mogli się wymieniać, a dowódca akcji dba o to, aby każdy ratownik w pełni mógł wykonywać swoje zadania określone i był w pełni wydolny, aby jak najszybciej udzielić pomocy i przekazać służbom medycznym poszkodowanego. Wykonane uderzenia zostały specjalnym sprzętem burzącym, potocznie przez strażaków nazywane chuliganem. Następuje teraz odgięcie tylnej części bocznej pojazdu. Przy pomocy nożyc zostanie ten element nadcięty. Jak widzimy, ile trudu i pracy trzeba włożyć w działania, aby wydostać poszkodowanego. I tu apel do was, dzieci, żeby rodzicom zaczęło jeździć trochę wolniej, mama, tata, a do was, dorośli, rozważnie jeździmy. Tam, gdzie są ustawione znaki, że trzeba zwolnić, jest ograniczenie prędkości, to te znaki nie znalazły się z przypadku. Gdzie jest zakaz wyprzedzania, ten znak też tam nie znalazł się z przypadku. Pianę gaśniczą, którą położyliśmy, ona uniemożliwia też rozprzestrzenianie się ewentualnego źródła pożaru. I to jest tak zwane zabezpieczenie pożarowe strefy wypadku. Udało się dotrzeć do poszkodowanego. Ja przypomnę, że on cały czas był zabezpieczany przez ratownika, który znajdował się na siedzeniu obok.
Podstawą jest zachowanie ciągłości i usztywnienia kręgosłupa na odcinku szyjnym. Nie doprowadzamy do ruchów, które mogą wtórnie wyrządzić poszkodowanemu krzywdę. Na hasło komendy ratownika, który odpowiada za zabezpieczenie głowy, on jest głównodowodzącym w tym momencie podczas transportu poszkodowanego. I na jego hasła, na jego komendy wykonywane są polecenia, na przykład chwyć, podnieś, przełóż.